Dzień dobry. Zapraszam do kolejnego odcinka. Dzisiaj rozmawiam z Rafałem Ziemkiewiczem. Dla wielu z Państwa z osobą kontrowersyjną i też przypuszczam, że ta rozmowa będzie budziła dużo różnych emocji. Jak zawsze będę ciekawa tego, co na ten temat sądzicie i co myślicie o tym, o czym będziemy rozmawiać. Zapraszam. Cześć, Rafał. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję za kolejne zaproszenie. Po raz kolejny się widzimy. Mam nadzieję, dziękuję Państwu, bo rozumiem, że te zasięgi z poprzednich rozmów pewnie też miały wpływ na to, że się znowu spotykamy. Wiesz co, nie. Myślę, że bardziej miała przede wszystkim Twoja nowa książka, którą z uwagą przeczytałam. I która jest serdeczne. Poprzednie też bardzo ceniłam, natomiast ta książka, ona w jakiś sposób jest inna i o tym porozmawiamy, a też oczywiście ma znaczenie to, że spotykamy się dzisiaj, nagrywamy ten program dwa dni przed 11 listopada. No i powiedz, będziesz na marszu? No muszę. Co to znaczy muszę? Muszę, bo czułbym się źle, gdybym nie był. Czułbym się dezerterem troszeczkę. No poważnie powiem, że kiedy 10 lat temu ta impreza była tworzona, to myśmy w najczarniejszych snach, jak sądzę, się nie spodziewali, że przyjdzie taki moment, że to już nie będzie tylko świętowanie historycznej rocznicy i celebrowanie pamięci, tylko po prostu niepodległość Polski będzie kwestionowana w zupełnie otwarty sposób i będzie zagrożona. A w tej chwili ona jest kwestionowana, jest zagrożona. I to już nie jest taka tam zabawa w dywagacje, czy Dmowski, czy Piłsudski, czy Paderewski, czy Rozwadowski, tylko po prostu, czy Polska ma być niepodległa, czy ma jej nie być. Znaczy ma być tylko jakimś województwem w Unii, jak to Tomasz Lis z właściwym sobie wdziękiem raczył. Lubię to zresztą, że oni nie myślą czasami, tylko otwartym tekstem mówią pewne rzeczy, które myślą i które zwykle ukrywali. No więc jest co manifestować, jest co demonstrować. Ja przepraszam, jeśli taki wykonałem taką minę troszkę, bo mi jest... No i słowo muszę. To zabrzmi. No muszę, no. Dlatego, że ja już ostatnio coraz bardziej nie lubię tłoku, wiesz. Może to jest cecha starości, a może pewnie jednak niechęci do gwiazdożenia. Natomiast no, w tych środowiskach, które tam będą, jestem dość popularny, więc wiem, że to będzie parę godzin nieustannego szejkrandowania, podpisywania i robienia sobie selfików, co jest z jednej strony bardzo miłe, a z drugiej strony no, trąci jakimś kabotyństwem. Nie, ja się z tym źle czuję po prostu. Wiesz, ja jestem z Czerwińska, no, nie jestem stworzony do brylowania na czerwonych dywanach, więc trochę się z tym źle czuję, ale trudno, no, poświęcę się. W polityce najnowszej Rafał Kalukin w lidzie swojego artykułu na temat Marszu Niepodległości napisał Dzień Podziału Narodowego. Tak? Tak. A jakie są drugie obchody w Warszawie Marszu Niepodległości? Znaczy niepodległości. Gdzie jest ta że... druga strona tego podziału? No, chociażby w tym roku będzie to, i tutaj się nie śmiej, bo bardzo, że tak powiem, skutecznie zadziałały aktywistki, to, które się nazywa 14 kobiet na moście. Przepraszam, miałem się nie śmiać. Które zablokowały, czy próbowały zablokować na moście to przejście Marszu Niepodległości, dzisiaj nazywanego przez tą stronę, która jest jemu przeciwna, jako marszowi już nie Niepodległości, ale Marszowi Narodowemu. Nie, nawet wręcz jako Marszowi Faszystów, to już zwieracze przyzwoitości puściły kompletnie w ostatnich dniach. Rafał, ale zobacz, co jest ze słowem faszyści.
Z jednej strony właśnie lewa strona, czy też liberalna strona używa tego słowa dotyczącego marszu i dotyczącego polityków PiSu, tym bardziej Konfederacji. Ale z drugiej strony mamy też wystąpienie w Sejmie Kai Godek z tym nowym projektem ustawy o całkowitym zakazie aborcji i również towarzyszącej jej pan... Ale poczekaj, bo to trochę... Czekaj, ja o tym też, nie, czekaj, ale też jest LGBT... Nie, i też tam użyte jest słowo faszyzm dotyczące tak? LGBT. Aha. W związku z tym, jak to słowo już łatwo nam przez usta, już nie tylko przez pióro przechodzi, nazywając się, tak? Ty jesteś faszystą, to jest oczywiste. Ja rozmawiając z tobą też jestem w brunatnej księdze. Jesteśmy w brunatnej księdze, oczywiście. W związku z tym obie strony używają słowa faszyzm. To jest inflacja. No wiesz, mieliśmy kiedyś, jeszcze jak pracowałem dla Najwyższego Czasu, nie wiem, czy on to jeszcze pisze, mieliśmy takiego korespondenta w Izraelu, który się nazywał Katawzar. I on napisał, że w izraelskim parlamencie, w Knesecie, jakakolwiek by była ustawa, jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek kłótni, choćby chodziło o kosze na śmieci, to najdalej w 15 minucie zawsze znajdzie się idiota, który wstanie i porówna tę ustawę do Holokaustu. Więc jeżeli nawet tam tak potężne słowo jest wyświechtane i nadużywane przez idiotów dla politycznej bieżączki, no to tym bardziej trudno się dziwić, że on i w Polsce przestało być, zresztą nie tylko w Polsce, bo to przykład przyszedł z Zachodu, że faszysta jest, nie wiem, jak ktoś zboczonemu chłopczykowi odmawia wstępu do damskiej toalety, to już jest faszystą na przykład w tym momencie. Mm. Oderwało się do jakichkolwiek znaczeń. Trochę zresztą to jest w duchu Stalina, który zadekretował, że wszyscy wrogowie Związku Radzieckiego byli faszystami, więc trockiści byli faszystami na przykład, o czym dzisiaj mało kto pamięta. Sami trockiści też już chyba zdążyli zapomnieć. No wiesz, zaczęłaś od Święta Niepodległości, więc ja nie uciekam od rozmowy o tym projekcie Kai Godek, tylko mamy jednak dużą asymetrię. Tak? Mamy z jednej strony środowiska, które stworzyły ten Marsz Niepodległości. Ukłony dla pana Seweryna Blumsteina, który zawsze mówiłem zasłużył Gwistki. Na złotą odznakę honorową ONR-u, ponieważ gdyby nie jego głupota, i jego środowiska, to ten marsz byłby taką tam niszową inicjatywą narodowców i wolnościowców. Bo to była taka prefiguracja dzisiejszej Konfederacji. Młodzież Wszechpolska, ONR, który podejrzewam, że młodzi ludzie, którzy sięgnęli po te litery, zrobili to z pełną świadomością, że tym rozjuszą po prostu środowiska, umownie mówiąc, michnikowskie, ponieważ dla nich to jest czerwona płachta na byka, ten ONR. Cała legenda tej organizacji, to jest śmieszna sprawa, bo to jest naprawdę, była marginalna organizacja przed wojną, która parę miesięcy istniała, została szybko rozwiązana, zakazana, wsadzono do Berezy Kartuskiej, ale w legendzie żyje, prawda, do dzisiaj, jako uosobienie wszelkiego zła. No i korwiniści, nie pamiętam jak tam się partia wtedy Korwina nazywała, czy UPRZ, czy Kongres Nowej Prawicy, czy Korwin, nie wiem. W każdym razie te trzy środowiska zrobiły taką imprezę. I gdyby nie histeryczny, nienawistny atak Gazety Wyborczej właśnie z gwistkami, to by to była niszowa, mała manifestacja. Oni z tego zrobili manifestację wszystkich tych, którzy się czują patriotami starej daty, nazwijmy to. Czyli taka to właśnie taka manifestacja przeciwko okrągłemu stołowi, którego symbolem stała się Gazeta Wyborcza. No i tak zostało. I te środowiska mają swój marsz i on te 100 tysięcy ludzi ściąga. Więc ja się pytam, jeżeli to jest zły sposób świętowania niepodległości, to gdzie jest ten dobry sposób? Nie mówię o oficjalnych obchodach, bo prezydent urządza z urzędu, jest grup nieznanego żołnierza, tam czasem są fajne rzeczy, bo przywiozą nim czołkę w T-17 stary, który można dzieciom pokazać, albo jakieś tam samochody, albo współczesne wojskowe, no to dzieciaki, to bardzo fajny piknik. Ale próbował jakiś swój marsz zrobić Bronisław Komorowski. Czekoladowy orzeł? A, nie, to już w ogóle żenada. Ale wiesz, że on się dotąd upiera, że to był świetny pomysł, tylko Polacy są ponurakami. Ale to było 2 maja. Natomiast na 11 listopada próbował zrobić jakiś marsz. No, skończyło się to żałośnie. Szeton, jego urzędnicy i koniec. Więc
układ jest taki, że jest jakaś część ludzi w Polsce, która chce świętować tego 11 listopada i są ci, którzy chcą im napluć do zupy i chcą im przeszkodzić. Z tym, przepraszam, muszę użyć tego słowa pajacem, bo ostatnio on już nie zasługuje na lepsze określenie, Rafałem Trzaskowskim, który używając wszystkich najgłupszych pretekstów, a to, że zagrożenie epidemiologiczne, a to, że ktoś miał na koszulce jakiś symbol, a to, że race odpalają, a to, że faszyzm, za wszelką cenę utrudnić, uniemożliwić, co oczywiście tych, którzy chcą świętować, no jeszcze bardziej utwierdza w przekonaniu, że trzeba przyjść i trzeba pokazać, że dla nas niepodległość jest ważna. A gdzie są obchody tych drugich, którzy tak twierdzą, że my jesteśmy taka fajna, wesoła Polska? No to zróbcie jakąś fajną, wesołą imprezę z okazji Święta Niepodległości. Okazuje się, że ich interesuje tylko to, żeby, nie wiem, zablokować most właśnie przez kilkanaście wariatek, zrobić jakąś pikietę, obrzucić racami, czy smrodem jakimś ten Marsz Niepodległości, czy wywiesić mu w oknie, prawda, jakieś tam obraźliwe rzeczy. To jest, wiesz, to nie jest, ja tego nie odbieram jako podział narodowy, ja to odbieram jako po prostu ludzi, którzy chcą być narodem i ludzi, którzy nienawidzą tego. Dla nich jest to jakiś problem, że są Polakami, dla nich to jest cringe po prostu i wkurza ich ten marsz, bo on im to przypomina. Zamiast iść pod hasłami nie jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami, to im to przypomina te swoje korzenie, których nie lubią. No tak ja to odbieram, wiesz. Tak to odbierasz. A pozwolisz, że dzisiaj na rzecz dzisiejszego programu i na twój użytek i widzów będę dzisiaj reprezentowała czasami drugą stronę. Jestem bardzo stęskniony dyskusji z drugą stroną, ponieważ jak na przykład wspomniałeś Kalukina, od którego dowiedziałem się, że ze mną się nie dyskutuje, bo jestem moralnie zdyskredytowany. Znaczy, oczywiście ze mną się nie dyskutuje, dlatego że Kalukina zawiązał na supeł w trzech z krótkich zdaniach i pokazał, że nie ma żadnych argumentów, więc lepiej powiedzieć, że jestem moralnie zdyskredytowany, ale ta właśnie retoryka wykluczania, takiego nierozmawiania. Ale ty teraz też wykluczyłeś Rafała Kalukina. Ale skąd? Ja go serdecznie zapraszam, ja go chętnie zawiążę na supę i pokażę mu, że bredzi głupoty. Ale on od nie przyjdzie, bo powie, że z moralnie zdyskredytowanymi ludźmi to ja nie rozmawiam. Zobacz, taka rzecz, jak powiedziałeś, że świętujemy naszą niepodległość, może ten już dzisiejszy pod hasłem, prawda, obrony niepodległości, ten idący marsz. Ale już słowo, bo mamy dwie imprezy, które najbardziej nas dzielą. Druga to jest Parada Równości. I sama już nazwa Marsz Niepodległości, słowo marsz, drugi jest słowem parada. Czyli z jednej strony mamy coś, co się kojarzy wojskowo, militarnie. W związku z tym nie jest wesołym świętem. Jest świętem w jakiś sposób patetycznym, prawda? Jeżeli to jest właśnie jakoś militarnie nazwane. Z drugiej strony mamy paradę. Coś teoretycznie radosnego i wesołego. Wesołego i radosnego. No i takie to jest. Co prawda pewien paradoks w tym jest, bo jeżeli jest to parada, czyli coś wesołego, a są tam osoby, które reprezentują tych, którzy są ofiarami homofobii, chociażby, w związku z tym nie powinno być... Języka, z którym się nie zgadzam. Ale... Dobrze, ale powiedziałam ci, że chcę tak powiedzieć. Chcę tak powiedzieć, ale jest to... Znaczy nie, teraz to nawet by się powinieneś zgodzić w jakiś sposób, ze względu na to, że jeżeli to jest parada i ona jest właśnie radosna, no to trudno, żeby ofiary robiły coś, co jest radosne. Jest w tym jakiś paradoks. Ale marsz już zakłada coś militarnego. Jeżeli coś militarnego, to pewnego rodzaju walkę. No tak, no bo niepodległość to jest, tak jak wolność, to jest coś, o co trzeba stale walczyć. To niekoniecznie znaczy, że zbrojnie, no ale trzeba walczyć. No to jest ciekawe. Ja bym nie wpadł na pomysł takiego zestawienia, ale skoro je zaproponowałaś, powiem ci, jakie ja mam zastrzeżenie do tak zwanej Parady Równości. No, przede wszystkim ja na to patrzę i nie widzę żadnej tam radości. Nie widzę żadnej parady. Widzę, ale też nie widzę żadnych ofiar, które by mogły powiedzieć, że czymś są ofiarami. Widzę prowokacje.
Widzę profanowanie symboli narodowych, widzę obrzydliwego faceta, który się czochra po nabiale, prawda, siedząc w oknie, robi jakieś tam, żeby nas wszystkich sprowokować. Widzę przerabianie na tęczowo Matki Boskiej, kotwicy, coś takiego. I widzę ludzi, którzy wyglądają delikatnie mówiąc jak dziwadło. I teraz się zastanawiam, czy to jest naprawdę to, co... Nie wiem, no bo tak powiem, ja nie pytam ludzi nigdy o to, jak o ich intymne sprawy, bo taki jest zresztą staropolski zwyczaj, że właśnie tym się różnimy od anglosasów, że u nas zawsze intymność była sprawą intymną, a nie publiczną, prawda, gdzie tam seksualność w tych pruderyjnych, wiktoriańskich krajach była zawsze eksponowana jako coś istotnego, a u nas była po prostu czymś absolutnie prywatnym. Więc, ale gdybym, próbuję sobie wyobrazić, no, że akurat mnie by Pan Bóg taką odmiennością naznaczył, to na czym by mi zależało? Czy na robieniu z siebie dziwadła, wtykaniu sobie piór w tyłek i pokazywaniu całemu światu, że ja was nienawidzę, ja wami gardzę, ja was prowokuję, ja robię, że tak powiem, na wszystkie wasze świętości z góry? Raczej wydaje mi się, że zależałoby mi na tym, żeby dotrzeć do ludzi z takim przekazem, poza tą moją odmiennością jestem taki sam jak wy. Mogę być księgowym, mogę być naukowcem, mogę być dziennikarzem, mogę być równie dobry. To jest moja prywatna sprawa, tak. To jest moja prywatna sprawa, nie ruszajcie tego. Inna sprawa, że w Polsce też tego nikt za bardzo nie ruszał, bo nasza tradycja jest inna. Czytam Chicago Survey, to jest najlepsze badanie, jeśli chodzi o seksualność ludzką, od wielu lat prowadzone rok po roku. No i szukam takiej odpowiedzi na pytanie, ilu jest homoseksualistów w 30-milionowym kraju? No, według Chicago Survey wychodzi, że z 500 000 musi być. No to jakie jest poparcie dla Roberta Biedronia? Jakie jest poparcie dla tych, właśnie dla tych par? Znikome w porównaniu z tym. To nie są reprezentanci żadnej społeczności LGBT. Kto to jest w takim razie? To są ludzie, którzy chcą sprowokować, którzy, ponieważ nigdy w polskiej historii nie było tak, bo w przeciwieństwie do Zachodu, u nas nie było takiego potępienia, że jeżeli jesteś homoseksualny, to jesteś wykluczony, bo ściągniesz na nas karę Bożą tutaj, ściągniesz na nas nieszczęście. I oni tam tak mają i ta wajcha im chodzi w drugą stronę, jest z tej wiktoriańskiej pruderii przeszli znowu w drugą fazę teraz, że to wszystko trzeba chwalić. Ale no, kiedyś rozmawiałem z takim działaczem, jeszcze był to jakiś jeden wyjątek nieliczny, że w ogóle rozmawiał, prawda? Że dlaczego Stonewall? No Stonewall, to był taki klub w Nowym Jorku, tak, za taką legendę. Ale dlaczego w Polsce się bierzecie za Stonewall? Znajdźcie jakiś polski symbol prześladowania homoseksualistów. No bo co znaleźć? No, akcja hiacynt. Akcja hiacynt, która zresztą nie wypaliła, bo mam wiele relacji, bo ona miała być zbieraniem haków, żeby ludzi skompromitować. I znam wiele reakcji, prawda, ludzi, że o, ten tutaj, proszę bardzo, pan wie, że on jest ten teges. No i co? To takie było kompletnie. Ale znaczy, ona, też trzeba powiedzieć, że ona nie była skierowana przeciwko homoseksualizmowi, tylko raczej była... akcją, która miała pozyskać agentów, czyli ludzi, którzy się będą wstydzili, bali, prawda, tego, tak, no że jest tego, jakby to osobny temat, tak. Że niby czyli z jednej strony... to nie strony, było bardziej polityczne niż obyczajowe. To też z jednej strony, że literaturą w czasach stalinowskich bardzo wielu właśnie tych było homoseksualnych literatów partyjnych albo telewizją w stanie wojennym, no bo byli to ludzie, na których łatwy hak. Nie wiem, nieważne, ale to jakby to jest taki jedyny wypadek, za który w dodatku, no jednak wyślę, ogół Polaków mało ponosi odpowiedzialność z tym hiacyntem. A zresztą najśmieszniejsze, że syn człowieka, który to robił, jest działaczem u Biedronia, w związku z czym no, wice Kiszczaka, prawda, który się tym zajmował. Natomiast no, jednak nie było w Polsce afery Eulenberga, jednak nie było w Polsce żadnego Oscara Wilda, ani Paula Verlaine'a, który by za to siedział w więzieniu, ani nie było naprawdę żadnych prześladowań, co sam Robert Biedroń w takiej kuriozalnej broszurce pisze, że no niestety w Polsce homoseksualiści nie byli prześladowani, dlatego tak trudno ich dzisiaj zorganizować, bo nie mają tego poczucia jak na Zachodzie. Więc nie było żadnego polskiego Stonewalla, bo po prostu zupełnie inna jest polska specyfika. Dlatego dla mnie ten cały ruch jest jakimś takim importem, który gdyby uciąć, wiesz, pieniądze Sorosza, to by zdechło w 5 minut, ponieważ żaden uczciwy homoseksualista nie chce mieć z tymi ludźmi nic wspólnego.
No ale oczywiście, jeżeli ktoś chce paradować, dopóki nie łamie prawa, to niech sobie paraduje, to jest jego sprawa, to powinno być prawo dla wszystkich. I tutaj w tym punkcie, skoro mnie pytasz o projekt Kai Godek, która proponuje jakieś takie regulacje, jestem temu absolutnie przeciwny. Uważam, że regulacje są dość dobre w Polsce prawne, trzeba tylko wykonywać. Każdy ma prawo manifestować, a jeżeli złamie prawo w trakcie manifestacji, to wtedy będzie rozliczany ze złamania prawa, ale nie wolno nikomu prewencyjnie zakazywać pod hasłem, bo my uważamy, że pan będziesz łamał prawo. Aha, wiesz co, bo teraz są dwie kwestie, do których myślę, że do Kai Godek i do całego zeszłego roku decyzji Trybunału, czy też opinii Trybunału wrócimy. Myślę, że tutaj będąc dalej na użytek tego programu tą stroną, która będzie chciała bronić parady równości. Poczekaj. Ty jesteś lewicą, ty nie musisz udawać tego programu. Nie, ale wiesz co, ja jestem i lewicą, i narodowcem, i to jest pewien problem. Myślę, że dzisiaj mówiąc o Paradzie Równości i sprowadzając to tylko do piór wetkniętych w to miejsce, gdzie kończą się plecy, i tylko do mówienia o LGBT, no to już bardzo zamyka. Myślę, że Marsz Równości, przepraszam, Parada Równości, parada. Właśnie. Parada Albo Równość, tak. Czasami też tak, dumy. Parada, że to jest znacznie, znacznie szersze. To jest pokazanie pewnego, co dla ciebie jest negatywnym, pewnego kosmopolityzmu, proeuropejskości, progresywizmu. I tu już nie tylko chodzi o kwestie seksualne. Od tego się zaczęło i tego dotyczy tęczowa flaga, ale to, co reprezentuje sobą ta parada, te osoby, które też jakby w tym uczestniczą, to już... To się nie zamyka tylko do kwestii, moim zdaniem, seksualnych. Czyli, no to prawda, przypuszczam, że zdecydowana większość ludzi, która jest zaangażowana w ten tak zwany ruch LGBT, to w ogóle nie są homoseksualiści, tylko po prostu aktywiści lewicowi. O co chodzi aktywistom lewicowym zawsze? O to, żeby świat zburzyć, wysadzić go w powietrze, zdemolować, w nadziei, że potem na tych gruzach się coś lepszego zbuduje. Ideał. No jakoś w historii dotąd było tak, że zawsze to rozwalanie im czasami wychodziło, nigdy nic dobrego nie zbudowali, szczerze mówiąc. Więc, czyli z tego by wynikało, że no potwierdzasz taką teorię, która istnieje, że jest to cyniczne wykorzystanie homoseksualistów jako nowego proletariatu, jako tego tarana, który ma rozbić stary porządek, co się na Zachodzie udaje, bo no też nie oszukujmy się, oczywiście oni mają prawo czuć poczucie winy, tak? To w Niemczech to podobno po 2000, w 2000 którymś roku wyszedł ostatni człowiek, ostatni facet skazany za sam fakt, że był homoseksualistą, nie za jakąś aktywność tego, tylko za sam fakt. W Anglii to było do lat 70., 80. naprawdę wielu ludzi tam było. No mówię, za szczucie Turinga, człowieka, który zbudował Anglikom komputer pierwszy do rozłamania, wbrew legendzie on nie złamał szyfru Enigmy, bo to zrobili Polacy, natomiast on zbudował komputer, za pomocą którego można było wykorzystać ten sukces Polaków. I on został zaszczuty. No. A w Polsce przed wojną, w ciemnej katolickiej Polsce, Karol Szymanowski, o którym wszyscy wiedzieli, bo on se z tego żartował, mówił, że mu się dziewczynki znudziły, że są przereklamowane, i tak dalej. I wszyscy o tym wiedzieli, ale było to jego prywatną sprawą i on był rektorem Państwowej Akademii Muzycznej. O czym oczywiście żaden baran na Zachodzie nie wie, bo oni widzą Polskę, prawda, tak jak widzą. Więc, to prawda. I przed wojną również Jarosław Iwaszkiewicz i w PRL-u, który był... Byłoby dużo do wymienienia. I szalenie prawicowy Lechoń. Chociaż co prawda Lechoń to w jakimś sensie ukrywał, ale też przez to nie było przed wojną dla nikogo tajemnicy. Jak to ukryć? No przecież... Wiadomo, ale wiesz, no to jak zawsze cytuję Gombrowicza tutaj, no to jest polski stosunek do homoseksualistów, tradycyjny taki, że tam w tej, zapomniałem jak się nazywa Ferdydurkę, ten majątek na wsi, gdzie oni są i podchodzi do głównego bohatera, prawda, ten kuzyn ze wsi, mówi, ten twój kolega, PDPD, uważasz, dobiera się do walka.
no nic to nic, to książę Seweryn też czasem lubił, żeby tylko się damy nie dowiedziały. No to taki był polski stosunek do tego zawsze. No tak. Dlatego tutaj trzeba prowokować, trzeba te matki boskie profanować, trzeba jakoś szturchać tych Polaków, żeby można było sponsorom na zachód wysłać, o, ktoś dostał w zęby. Ratujcie, przyślijcie kolejny milion. No są takie wypadki, że ktoś dostaje w zęby, ale jak się potem temu przyjrzy, to okaże, że albo to zmyślił i policja nie potwierdza, że taki fakt miał miejsce, albo no tak, dostał w zęby od kochanka, prawda? Tak, albo był taki, co antyfaszysta, co go na Uniwersytecie Warszawskim pobili, a już okazało, że go pobili na zlecenie właśnie zawiedzionego kochanka koledzy z organizacji antyfaszystowskiej, żeby mu dać szkołę. No więc to jest taki przeszczep, taki import, coś, co uważam, że się do Polski nie nadaje. I nie sądzę, żeby parady równości, nawet jeśli, dziękuję ci serdecznie, nawet jeżeli ktoś chce Polskę zmieniać w kierunku progresywności, to żeby właśnie to był najlepszy taran w Polsce użyty. No w Polsce pewnie trzeba było sięgać po inne emocje. Wiesz co? I powiem ci tak, że książka, którą Państwu gorąco polecam, nie tylko czytelnikom, ja tym, którzy do tej pory czytali Rafała, bo ta książka, ona jest w jakiś sposób inna. Ona jest inna, bo ona jest o Polsce. Ona jest z perspektywy Polski, no, w kontekście Polski i tak dalej. Ale jest o procesie, który świat ogarnia. No. I powiem ci, że już prawie, że na początku, na 15 stronie może ja mam ten egzemplarz recenzencki, więc nie wiem jak... Ale jest identyczny. Identyczny, tak? Znalazłam taką część, którą tutaj wykrzyknik zrobiłam, która pozwoli nam, mam nadzieję, sięgnąć głębiej niż sprawy dotyczące właśnie seksualności, ale tego, jesteśmy prawie rówieśnikami, jesteś ode mnie rok młodszy, ale coś, z czym ja się bardzo zidentyfikowałam i myślę, że bardzo wiele osób, które nawet się z tobą nie zgadza, ten fragment potraktuje poważnie. Generalnie ludzkość, czy raczej ta jej część, która w ogóle próbuje nad czym się zastanawiać, dzieli się na starych idiotów, wciąż żyjących w świecie, którego już nie ma, oraz na młodych idiotów przekonani, że to oni pierwsi w dziejach wpadli na pomysł, jak uczynić świat lepszy i budują jego szczęśliwość od zera, zupełnie z niczego, bo o niczym, co było przed nimi, nie wiedzą i wiedzieć nie chcą. A nawet gdyby chcieli, nie mogą, nie posiadając odpowiedniego aparatu poznawczego, odpowiedniego miejsca w swoich ramach poznawczych. Się bardzo cieszę, że psychologia stała się czymś ważniejszym w twoim życiu. Widzę, że... Wiesz co, no bo to tak, ty się tym zajmujesz zawodowo, a ja się tym zajmowałem zawsze po amatorsku, bo pisarz to jest taki psycholog amator. No, oczywiście inaczej sobie wyobrażałem swoją drogę pisarską. Uważałem, że będę prozaikiem, takim, co historie pisze, rozmaite. Jest taki naturalny wyróżnik, czy się nadajesz na pisarza. Jeżeli na imprezie wszyscy zaczynają ci się zwierzać, to znaczy, że się nadajesz. Ja przez jakiś czas miałem taki ten, że wszyscy mi się zwierzali. Niezbyt mnie to cieszyło, ale zaczęło mnie to jakoś interesować, że zaczęło się ludzie tak zajmują, a nie. A wiesz, no, ta książka jest taka wszystkoistyczna trochę, ogólna teoria wszystkiego, więc tam rzeczywiście wychodzę od tej naszej zdolności pojmowania. No, poznawcze. Ramy tak? Poznawcze, tak. No, bardzo ważna dla mnie sprawa, że my źle rozumiemy świat, bo rozumiemy świat jako budowlę, tak? Mm-hmm. Nie? Że tam, gdzie się dostawia kolejne piętra, to w budujemy ogóle tak... czy socjalizm, czy Polskę, to czy postęp tak. Budujemy, a to nie ma, bo nie ma nic trwałego, bo to się wszystko zmienia. Coś, co było pozytywne, u zarania, przepoczwarza się w coś negatywnego. No tutaj przykład podaję kapitał akcyjny na przykład, tak? Spółki akcyjne, korporacje, instytucje, które w pewnym momencie odegrały wspaniałą rolę w dziejach ludzkości. A w tej chwili są koszmarem po prostu. Są potworami, które nas niszczą. Że to się wszystko zmienia i my za tym kompletnie nie nadążamy. To jest
No, my mamy w Polsce właśnie pewne przyzwyczajenia, że Zachód to je dobre, mówiąc po czesku. Nie wiem, dlaczego po czesku akurat to mówię, ale że to jest to źródło im w lepszości, cywilizacji. Ale to senewrati. Ale to senewrati właśnie, bo to już nie jest ten Zachód i my już nie jesteśmy tym Wschodem. I ci Ruscy, których my się tak boimy bardziej niż czegokolwiek innego, to też już nie są ci Ruscy. Tylko, że nam to umyka po prostu. A z kolei nowi przychodzą i jakby też rzadko im się chce wgłębiać to wszystko. No, to rzeczywiście jest, myślę, inna książka od wszystkich książek, które pisałem, bo też może ja już się zrobiłem trochę inny. Już mnie szarpanina, wiesz, w tych bieżączkach politycznych już naprawdę nie rajcuje kompletnie. Ale wiesz co? Bo jak właśnie to zaczynałam i to sobie pozaznaczałam to wszystko, to mi to przypomniało... taka była dyskusja chyba latem ubiegłego roku, która zaczęła się od klubu Jagiellońskiego i od tekstu o śmierci katolickiego imaginarium i potem też tekstu redaktora Terlikowskiego i redaktora potem wstępniaka, redaktora do rzeczy naczelnego, tak, Lisickiego, czyli o polityka czy retoryka białej flagi. I jak ja przeczytałam ten fragment, to myślę sobie, czyżby Rafał, który jest tym wojownikiem właśnie, który właśnie chodzi raczej na marsze niż na parady, też nie wywieszał takiej białej flagi poznawczej, że może po prostu my już ten świat, który teraz nastaje, który będzie przez jakiś czas, bo też powinniśmy wiedzieć, że wszystko się też kończy, prawda? Że powstają jakieś właśnie te budowle, ale potem na ich ruinach powstają następne budowle. I ten świat może być zupełnie inny. I sugerujesz, że ja kapituluję? Wiesz co? Nie, potem... Nie, bezsilność? Nie, to bym się nie zgodził. Nie zgadzam się, bo ale na początku książki tak się wydawało, że już jak mówisz sobie, jestem w jakiś sposób, tak? Ty jesteś dziadersem, ja jestem babersem może. I nie w związku z tym... Słowa, ale... No może dzisiaj też na użytek tego programu, może tak, można, w każdym razie myślę, że już też dla młodych... Może jesteśmy jednej płci, bo tak wcześniej byliśmy, ty byłeś mężczyzną, ja kobietą, dzisiaj jesteśmy może osobami niemenstruującymi i to nas może łączy. Nie brydnijmy w to błagam. Trochę to jest albo tak... pójdziemy w grotesce. Nie. Znaczy, tak wiesz, chciałam też krotochwilnie, żeby też zrobić, ale że ty tutaj na początku myślałeś sobie, że może twój ten aparat poznawczy też jest niewystarczający, żeby ogarnąć to, co jest, zrozumieć to, a zrozumieć w jaki sposób czasami oznacza również zaakceptować. I powiem ci, co ja zrobiłam. A państwa przepraszam i ciebie też, że tak długo mówię, że przed naszą rozmową obejrzałam 3 sezony serialu na Netflixie pod tytułem Sex Education brytyjskiego. Nie wiem, czy oglądałeś? Nie. Polecam. Tytuł mnie jakoś zachęca. No więc właśnie, ciebie zniechęcił. Ja pomyślałam sobie, że przed naszą rozmową to obejrzę, ponieważ jest kilka takich seriali. Nie wiem, czy HBO, czy Netflix, jest też Euforia. Pokazuje to, co kiedyś my znaliśmy jako tam Beverly Hills, takie o młodzieży z liceum i tam właściwie główny problem to były też, że są ci młodzi piękni i bogaci, którzy są jakimiś bufonami. No i są te osoby, które mają gorzej finansowo, ale za to i moralnie, i intelektualnie stoją wyżej od tych tam właśnie wymalowanych, tych ślicznych, przypominających Miss America w blondynek. A dzisiaj ten serial, który już sam z tytułu, prawda, już świadczy o czym on jest, pokazuje ten świat bardzo młodych ludzi, w wieku twoich córek, mojego syna, w zupełnie inny sposób. Ja oglądając, zaraz powiem w jaki, oglądając to zastanawiałam się, na ile to jest intencjonalne, propagandowe pokazanie takiego świata, a na ile on rzeczywiście w jakiś sposób tak odzwierciedla.
I teraz tak, obejrzałam 3 sezony tego, po 8 odcinków, każdy prawie godzinę, czyli spędziłam, można powiedzieć, dobę oglądając ten film. Mój syn wchodził i mówi: mama, czy ciągle to oglądasz? Weź tą rodzinę Soprano, to jest super, tak? I się zaczęłam Soprano i rzeczywiście jest super, chociaż wiedziałam o tym wcześniej. W każdym razie, wracając do Sex Education, który czasami jest zrobiony, miałam wrażenie, że z poczuciem humoru i też z jakąś taką autoironią, ale mamy do czynienia z młodzieżą, ze szkołą brytyjską, w której... No, właściwie mniejszością są młodzież, czy też dzieci, jak to chce się tutaj nazwać, które są białe i heteroseksualne. A jeżeli nawet takie są, to na przykład też mają dwie matki, czy dwóch ojców i z jakiejś tam rodziny chodzą i mają jakieś problemy. I ja, wchodząc w to, i tak myślałam sobie, no, coś tutaj jest nienaturalnego w tym, że to jest zdecydowana większość. Że musimy te osoby tylko właściwie głównie poprzez pryzmat ich seksualności odbierać, lubić, cenić. I powiedzmy, nie wiem, mamy takie sceny jak chłopak, który jest takim trochę łobuzem szkolnym i prześladuje swojego czarnoskórego kolegę, który jest homoseksualny, i potem oczywiście okazuje się, że ten biały prześladujący też jest kryptogejem i oni zaczynają być parą i potem, ale ktoś się z nich śmieje, no i ten biały heteroseksualny do tych kolegów, którzy tam się z nich śmieją, podchodzi, jednego z nich popycha. No i ten właśnie czarnoskóry, który też jest takim trochę drag queen, prawdopodobnie w przyszłości będzie, no prawie że z nim zrywa z tego powodu, że on przemoc zastosował. I potem, ale potem się jednak godzą, jadą do domu, no i się wzajemnie zrobią sobie makijaż. I to jest taka scena takiego ukojenia, że prawda, że tylko jednak, jak to kiedyś git ludzie prostowali, tak? Że wyprostował tego kolegę. Naprostował. No i to jest... Powiem ci, że tak, oglądając to, a starałam się podejść tak do tego jako, i proszę państwa, po prostu jako biała karta. Oglądam to... Z ciekawością jestem, badacza, psychologa... Tak, nie, albo jestem po prostu osobą, która, wiesz, jakaś teleportacja nastąpiła czasowa i po prostu wchodzę i teraz w tym świecie się znajduję i próbuję zrozumieć. I w pewnym momencie okazuje się, że te osoby, które tam są właśnie binarne, czy homoseksualne, czy transseksualne, to jest nic. My zaczynamy traktować te osoby jako kompletnie osoby normalne. Ponieważ pojawia tam się również nam osoba, dziewczyna, która zresztą wybitnie uzdolniona, ponieważ pisze, robi komiksy science fiction, powinno ci być bliskie, ale która w jakiś sposób uważa, że też jest kosmitką i wierzy, że tam ci kosmici, tam jakaś jest data wyznaczona. I ona się tak ubiera, robi jakieś takie rzeczy i też to jest pokazane, że potem jej dziewczyna, która jej mówi, że przecież ciągle jeszcze wierzysz tam w tych kosmitów, to wszystko. No i ona jest wtedy załamana, składa wszystkie te kosmiczne jakieś rzeczy, które się przebierała do jakiegoś pudełka takiego, które jej matka ma odwieźć i to już jest jakby nieaktualne. I my tak mamy też... nie wiedziałam do końca, w jaką stronę to pójdzie, tak? Czy my zaczynamy traktować, że dziewczyna, która ma 17-18 lat, odrzuca pewne zabawy w to, że jest kosmitką, ale jednak potem nie, ona do tego wraca i właśnie ona jest. I jest to hasło po prostu być sobą. Cokolwiek to znaczy. I teraz ja bym chciała powiedzieć, że oglądając, spędzając ileś godzin w taki sposób, ja zaczęłam czuć, że gdybym ja miała 20 lat i siedziała zanurzona w tego typu narrację, ja bym ją też uznała jako narrację, która nas dookoła otacza i która jest po prostu czymś zwyczajnym. Nie chcę użyć słowa normalne, bo to już budzi jakiś... Nie, dlaczego? Używajmy tego słowa. Uważam, że jest to dobre słowo.
A ja bym powiedziała zwyczajne, że coś jest zwyczajne. A ty byś powiedział normalne, ale dzisiaj się podzieliliśmy tak na takie role. A ja bym powiedział okno Overtona, no, stare pojęcie pokazujące, że w największym skrócie tak jest pewien obszar uważany za normalny. To jest za pomocą pewnych działań socjotechnicznych przepychamy to. To, co jeżeli używamy autorytetów, używamy mediów, żeby pewne zachowania, które są uważane za skrajne, przedstawiać jako normalne, to okno Overtona się przesuwa i w tym oknie właśnie pewne działania zostają uważane za skrajne. No nie oglądałem tego serialu i szczerze mówiąc nie zachęciłeś mnie. A powinieneś, poznawczo powinieneś. Właśnie. Nie. No nie wiem, no zobaczę. Nie wiem, czy znajdę tyle godzin naprawdę, żeby całą dobę poświęcić na oglądanie jakiegoś serialu. Obejrzyj pierwszy sezon. Ale z twojego opisu wynika, że to jest raczej rzeczywistość postulowana niż realna. I że właściwie chodzi o taki jeden prosty przekaz, który istotnie dość silny jest w obecnej popkulturze, czyli jesteś tym, kim chcesz być. Kosmitą, zwierzątkiem, bo są tacy, co się identyfikują jako zwierzęta. Córka mi pokazała jakąś grupę, czy grupę internetową takich właśnie różnych dziwadeł, które się czują kosmitami, demonami, zwierzętami albo kogoś tego dnia jakim innym. No. Krótko mówiąc, ten przekaz anything goes, doszliśmy do takiego etapu cywilizacyjnego, że płeć nie istnieje, nic nie istnieje, gatunek nie istnieje, wszystkim możesz być kim chcesz. Szczerze mówiąc, odpowiadam na to tak. Ja sobie mogę na przykład powiedzieć, że ja się czuję ptakiem. Mogę wszystkich steroryzować dookoła, żeby się do mnie zwracali ćwir-ćwir, sam tak do nich mówić, że wszyscy uznali to, że ja jestem ptakiem. Wróblem? Nie, orłem? Nieważne. No, że w każdym razie tylko jest jeden problem. Jak wyskoczę z okna, to się spierdę z tego okna i się skończy moje kozakowanie, że ja jestem ptakiem. Mieszkasz na parterze, więc możesz. No dobra, no, ale wiesz, podaję taki jako przykład. Nie? I to jest takie... moim zdaniem dojście do pewnego już takiego szaleństwa, bo żyjemy w czasach jakiegoś tego szaleństwa, że już wszystkie granice zniknęły. To jest trochę jak tango mrożka. Gdzieś tam jest ten koniec pierwszego aktu, że już wszystko można, prawda? A więc się okazuje, że już jak wszystko można, to się nic nie chce. Bo tak naprawdę, jak mówisz o tym serialu Sex Education, to jak się poczyta Cimbardo i Coulomb, prawda, tę książkę Men Disconnected, która w Polsce była idiotycznie przetłumaczona jako dzieci mężczyźni, bo jakoś miał tak, żeby nie wiem, kto było. To jest naukowa książka, więc próbowano z niej zrobić jakieś popularne zupełnie bez sensu. No ale jak to się czyta, jak się czyta statystyki, że mamy do czynienia z pokoleniem, które tak naprawdę w ogóle seksu nie uprawia. Dużo o tym gada, uważa to za swoją wielką zdobycz, że ja jestem bi, a ja jestem tri, a ja jestem interseksualny. Nie wiem, czym się różni interseksualność od biseksualizmu. Próbowano mi to wytłumaczyć, ale jakoś moje ramy poznawcze się okazały za ciasne na to jakieś takie. I ten klituś, bajduś i to jest wszystko jakaś taka... właśnie szaleństwo, no taka wieża Babel. A potem się okazuje i zaraz się to okaże, bo się zbliżają kłopoty. Że jak się zbliżają kłopoty, to się próbuje znaleźć jednak jakiś pion, jakieś miejsce, żeby się uchwycić, znaleźć jakąś tożsamość, żeby bez tej tożsamości jest ciężko człowiekowi w życiu. A na końcu przychodzi Edek, bo on umie dać, mówię, prawda, jak to umrożka i tak to się kończy. To była naprawdę genialna, prorocza sztuka. No więc przyjąłem dygresję na ten wątek właśnie statystyk, który pokazuje, że z pokolenie, które zostało tak zaatakowane tymi wszystkimi szaleństwami seksualnymi, w ogóle seksu nie uprawia. Bo jeśli to w ogóle nie rajcuje, bo zostało to jakoś kompletnie skręcone, szalone. Ja jestem, no jako ojciec dwóch córek, jestem dość przerażony światem, w którym one, może to jest złe słowo, przerażony, no zmartwiony jestem, że one będą żyć w takim świecie naprawdę szalenie trudnym, gdzie bycie młodą kobietą po wszystkich triumfach feminizmu, który zresztą w końcu został zniszczony, strolowany, jak los pani Kathleen Stock najlepiej to pokazuje, czy takich osób jak Martina Navratilova, czy J.K. Rowling, prawda, tak, że się okazało, że teraz feministki to też już są faszystkami. Zresztą tacy homoseksualiści, homo też są faszystami już, bo prawda, dla takich margotów i różnych innych troli, to oni są już jakby tymi mniejszewikami, których bolszewicy rozstrzeliwują, w sensie symbolicznym oczywiście w tym wypadku.
I gdzieś tam nagle się okazało, że po tej całym triumfie feminizmu bycie dziewczyną jest naprawdę dużo straszniejsze niż za moich czasów. Ja się nie dziwię, że wiele młodych kobiet chce przed tym uciec. Widzę, że masz tego, kiedy Harry stał się Sally. Tak. Ja tego nie czytałem, natomiast czytałem książkę Abigail Schreier o Irreversible Damage, nieodwracalne zniszczenie, które jest właśnie o tym młodym pokoleniu dziewczyn, które zostały tym transgenderowym szaleństwem ogarnięte. Tam jest jedno szalenie ważne spostrzeżenie. Otóż istnieje coś takiego jak dysforia płciowa. Ty o tym wiesz, ale ja tak mówię ludziom, którzy może nie wiedzą. Tak. Jest takie schorzenie, jest taka dziwność. To dotyczy jakiegoś tam promila populacji. Psychologia to dość dobrze rozpoznała. Jest w skrajnym wypadku takie, się stwierdza rzeczywiście nieuzgodnienie, że tak powiem, płci psychicznej z ciałem, jest jakimś rozwiązaniem operacja. No tylko, że tak, jest to dość stała liczba w populacji tego typu przypadków. Jest, zawsze to było jakby w obrazie klinicznym, najważniejsze było rozpoznanie, czy mamy naprawdę do czynienia z dysforią płciową, czy mamy do czynienia z czymś innym, gdzie szuka się na siłę wytłumaczenia swoich problemów psychologicznych, na przykład kwestią płci. Bo to jest bardzo, taka najbardziej klasyczny podręcznikowy przykład, prawda, mamy dziewczynę nieakceptowaną, czy czującą taką, która czuje się odrzucona przez swoją matkę. Większość problemów w życiu, jakie człowiek psychiczny, chyba się zawsze wiąże z matką. Nie wiadomo. Tak, ale kobiety wolą, prawda, uciekać przed tymi problemami. To jest zresztą dygresja piękna. To mojego ulubionego Jordana Petersona jest piękny pasus, bo on też jest psychologiem. I pasus o jego badaniach, gdzie mówi, że ma, prawda, feministki, ostre feministki, które opowiadają o tym, jak to kobiety były zawsze oprymowane i trzeba te kobiety wyzwolić i tak dalej, i wychowują synów na kompletnie rozpuszczonych, bezczelnych bydlaków przekonanych, że całe życie ich kobiety mają obsługiwać, bo mamusia koło nich lata i mamusia ich obsługuje. I to jakby nie ma żadnego między tym, co taka feministka mówi, a tym, co ona w praktyce robi. No ale to mówię, dygresja, wracamy do problemu dysforii płciowej, więc ten podręcznikowy przykład, że mamy dziewczynę, która się czuje odrzucona przez matkę, która szuka jakby wyjaśnienia, dlaczego jest odrzucona, a potem się pojawia na przykład braciszek i okazuje się, że braciszka mama kocha i braciszka mama rozpieszcza. No to co? No to jest oczywiste. To ja chcę być chłopcem, to ja chcę, ale to wcale nie jest prawdziwe. To nie jest prawdziwy wypadek dysforii płciowej. Potem jak jeżeli się zbyt pochopnie w dawnej nauce, to mówię, że jeżeli się w obrazie klinicznym tego nie wyłapie i zbyt pochopnie się zezwoli na operację, to potem jest jeszcze gorzej, bo po paru latach się okazuje, że to nie o to chodziło. I ta osoba jest jeszcze bardziej nieszczęśliwa i są depresje, są samookaleczenia i tak dalej. Natomiast jak teraz pisze Abigail Schreier, że o 100-150% rocznie nagle wzrasta liczba przypadków osób, które się zgłaszają i żądają operacji zmiany płci, to w ogóle jest to zupełnie inny obraz, to są w ogóle inne przypadki. To nie jest klasyczna dysforia płciowa, która się objawia tym, że jak na przykład biologiczna kobieta czuje się mężczyzną i zmieni płeć biologiczną za pomocą operacji, to chce być takim mężczyzną, no takim bardziej męskim niż ci urodzeni mężczyźni. Mm-hmm. I odwrotnie. Facet, który się... Tak, nie, ale szukanie tej tożsamości, mm-hmm, ona jest autentyczna. Natomiast tu mamy do czynienia z falą ludzi, którzy nie chcą być kobietą, ale nie chcą też być mężczyzną. Chcą uciec w ogóle przed tym terrorem, jakimś szaleństwem genderowym, które nagle zapanowało, że ty musisz wypełniać takie czy inne oczekiwania, że zostajesz wyrwany, nie masz w dodatku wzorców, no bo jak 70% dzieci w krajach rozwiniętych się rodzi w jakichś połamanych związkach, nie ma dwojga rodziców, tylko ma jedno, ma to wszystko popaprane. To jest fala straszliwych nieszczęść w moim przekonaniu, które na te kraje rozwinięte spadają i na to młode pokolenie. To będzie miało naprawdę straszne potem społeczne skutki. Nie chcę się tam bawić w jakiegoś takiego, wiesz, Werny Chore, co tam wieszcze, tylko że to po prostu widać. No a poza tym ja przeczytałem taką wstrząsającą książkę, którą wszystkim polecam, chociaż jest bardzo trudna w lekturze i dlatego, że jest ciężko napisana, bo to nie jest jakaś wybitna pisarka, która daje świadectwo swoim przeżyciom i też dlatego, że sam materiał jest potworny. To się nazywa, to jest książka Moiry Greyland. To jest córka Marion Zimmer Bradley, takiej szalenie sławnej pisarki fantasy. Mgły Avalonu, bardzo sławna postać. I niejakiego
żebym teraz nie pomylił, William Brennan się chyba nazywa, ale głowy nie dam, czy nie pomyliłem nazwiska, pedofil, jeden z takich otwartych, którzy to głosili, prawda, założył tak zwany NAMBLA, czyli North American Men Boy Love Association, organizacja, która potem została zamknięta, on też został zamknięty, umarł w więzieniu. Ale to, co ta dziewczyna opisuje o swoim dzieciństwie, o właśnie skutkach życia w takim hipisowskim, otwartym związku, gdzie tych ciociów, wujków się po domu kręciło mnóstwo, gdzie była molestowana i przez własnego ojca, i przez własną matkę, która była lesbijką oczywiście, jak wypadało na postępową pisarkę, i przez wszystkich tych przewalających się po domu, jakieś te potwory. No jakieś cudem zdołała potem jakoś dojść do siebie dzięki głębokiemu nawróceniu i takiej bardzo, bardzo neochrześcijańskiej z kolei jakiejś grupie, w której się znalazła i też tam jest wspomniana cała, są świadectwa różnych ludzi z całych takich organizacji, które w Stanach Zjednoczonych powstały, ludzi, którzy to przeszli, ludzi, którzy zmienili płeć i teraz uważają, że pochopnie to się stało i żałują coś takiego. Jak człowiek zobaczy, ile to jest nieszczęścia w tym wszystkim i teraz patrzy na tych fanatyków jakichś, którzy ci krzyczą, że to jest, prawda, łatwa, prosta droga do szczęścia. Jesteś tym, kim ci się wydaje, że jesteś. No, wracam do tego, co te młodzi idioci, tak tym się wydaje, że właśnie nikt, taka prosta sprawa. Po prostu bądź sobie tym, kim wydaje, że jesteś. Ale skąd wiesz, kim jesteś? To jest cała sztuka życia, żeby odkryć, kim ty jesteś. Mi się tam do końca nie udało. Mam 57 lat i jeszcze trochę się nad tym zastanawiam, chociaż z grubsza mniej więcej wiem. Więc wiesz, jak się do tego tak podejdzie, no z pewnym dystansem właśnie, uciec przed tym wrzaskiem, uciec przed tymi histeriami, przed tymi szantażami moralnymi, po prostu mdli mnie, jak słyszę te dzieciaki popełniają samobójstwa, bo i tam ich ktoś prześladuje, że nie mówi do niego ono, bo ono się czuje, ony się mówi, tak, prawidłowo do ty niebinarne, nie wiem jak to, wiesz co. I jeszcze jakby w momencie, kiedy te dzieci są właśnie w takim wieku bardzo trudnym, jeszcze są atakowane tym całym wariactwem przez starych, cynicznych drani, którzy z tym wszystkim kręcą, no bo zarabiają na tym ogromne pieniądze. No jest naprawdę, ten świat jest strasznie podły. Jakbyś nam się wydawało w dzieciństwie, o, co się zmieni, wiesz, w tego, będzie teraz świat, będzie lepszy, nasze dzieci będą żyły w świecie cudownym, a ja widzę, że będą żyły w świecie koszmarnym po prostu i bardzo się boję, czy jako rodzic je przygotowałem właściwie do tego życia, no ale to dość... No właśnie, to może koniec, wiedzieć, no. Koniec historii, czy koniec świata, który znamy. A może tak naprawdę... Mogę coś o końcu świata? No, pewnie. Mogę, bo to jest książka to jest o końcu świata. Oczywiście. O końcu świata, ale ona jest... Ja właśnie więcej, wiesz, bo ja się naczytałem o tych końcach świata. Się naczytałem Kotkina, Szoszany Zubow, wiesz, rozmaitych innych ludzi, już takich, nie mówię o takich głupotach, lamentów o końcu liberalnej demokracji, którą rzekomy populizm zabija. I zauważam, że właściwie nikt z tych autorów świetnych, dostarczających znakomite rzeczy do przemyślenia i fantastyczną faktografię, świetnie opracowaną, amerykański warsztat jednak naukowy dużo daje, i oni nie są w stanie, jak właściwie nie ma próby wyjścia, no dobrze, no ale co dalej? No koniec świata, no koniec świata, no dobrze, no to będzie koniec świata, no regularnie są końce świata. Mm-hmm. Ale właśnie dlatego się tak trochę najeżyłem, jak o tej białej fladze mówiła się. Nie, powiedziałam, że ja tak to zabrzmiało. To ja tak. Próbuję znaleźć, jaki będzie ten świat następny, wiesz. Bo on oczywiście jakiś będzie, no bo to zadyma się przewali, tak jak bolszewizm się przewalił, jak się rewolucja francuska przewaliła, wiesz, jakieś inne. I oczywiście zmieni świat w tym sensie, że już potem ten poprzedni świat będzie nie do odbudowania. To niestety zawsze tak jest, że jak coś już się zniszczy, to już się stłukło i to się nie sklei. I zacznie się tworzyć coś nowego. Bardzo jestem ciekaw, no coś tam próbuję zrozumieć, pokazać i tylko jak ten świat, dlaczego ten nasz świat się kompletnie rozpada. I przede wszystkim właśnie, co tam się wyłania zza horyzontu. A nie będę się upierał, czy że ja to, wiesz, tak bardzo mądrze wymyśliłem, bo może mi się wydaje tylko, no. Zobaczymy. Natomiast może to kogoś przygotuje jakoś, przede wszystkim pokaże, że ludzie, co tu się dzieje, naprawdę, my jesteśmy skupieni na pierdołach kompletnych, że tam Pipsztycki o
Pistyckim powiedział, ten, zobacz, połowa naszych portali internetowych to ma tytuły, że ten tam bije w tego, ten ostro o tamtym, śmętym zaorał tego i owego. A my gdzieś tam to wszystko, co jest naprawdę ważne, to kompletnie przechodzi. Dopiero jak nas dopadnie i złapie za gardło, to sobie uświadomimy pewnie, że coś nas za gardło trzyma. Wiesz, mam takie poczucie, pamiętasz to takie z liceum uczyli, to jakaś tam prawo czy zasada konwergencji zbliżania tak, się, tak? To tam było akurat w kapitalizmu z socjalizmem, a dzisiaj mamy ten taki bardziej podział, prawda, lewica, prawica, który tak naprawdę już nie jest aktualny, możemy powiedzieć, że to jest bardziej, powiedzmy, konserwatyzm kontra progresywizm, czy jeszcze możemy to inaczej nazwać. I kilka programów temu naszym gościem był Tomasz Sawiszyński. Nie wiem, czy coś ci to mówi. Pracowaliśmy kiedyś razem. O. Nie wiem, czy on się przyznaje do tego, ale jako młody człowiek, student pracował przy moim programie. Bardzo dobrze zresztą. I słuchaj, napisał świetną książkę Ucieczka od bezradności. Mm-hmm. I to myślę, że jak bardziej z pozycji lewicowych, ale powiem ci, że jest bardzo, bardzo dużo wspólnych rzeczy, których piszecie o tym nowym świecie. I na przykład on też zwrócił uwagę na coś, co jest bardzo ważne, czym ty akurat nie powiedziałeś o tym, tak? Ale na przykład jest w psychiatrii amerykańskiej, to jest taki system diagnostyczny DSM. I teraz ileś lat temu wyszła tak zwany DSM-5, no i tam jest kategoryzacja różnych chorób, zaburzeń. Oczywiście też to się tak zmienia, że to, co ileś lat temu było czymś zaburzeniem nienormalne, dzisiaj jest uważane za odmienność. Za normalne, ale z drugiej strony następują takie rzeczy, o czym on mówił, że na przykład w tym DSM-5 po śmierci bliskiej osoby psychologiczny stan żałoby trwa jedynie 2 tygodnie. Czyli nie to, co było kiedyś tradycyjnie traktowane, że to jest ten rok, prawda? Nosiło się żałoby przez rok. Psychologicznie też się mówiło, że to jest rok. Potem w tym DSM to rzeczywiście tam się zmniejszyło do, nie pamiętam, już 4 może miesięcy. Dzisiaj są to 2 tygodnie. I teraz dlaczego tak jest? Że człowiek... Świat generalnie przyspieszył, wie? Świat przyspieszył, ale przede wszystkim firmy farmaceutyczne mają już odpowiedź na żałobę. I to naprawdę wchodzimy w to, o czym ty piszesz w tej książce i w jaki sposób jest to też u Tomasza Stawiszyńskiego, czyli wpływ korporacji na nasze życie. No właśnie, bo to się wyrodziło, bo te organizmy, które rzeczywiście popchnęły ludzkość strasznie do przodu, no bo mówmy się, że w większości tych niesamowitych gadżetów, którymi się dziś posługujemy, ale też rzeczy podtrzymujących życie, prawda, tego nie wymyśliłyby żadne inne, inaczej zorganizowane firmy. I w ogóle korporacje stworzyły pewien sposób organizacji zarządzania, coś zupełnie nowego, zresztą do Polski jeszcze nie dotarło i niedobrze. No ale skoro, wiesz, mówisz o tych kwestiach farmaceutycznych, to jest taka książka Toma Weizsäckera, który też chyba nie była niestety na Polskę tłumaczona. Zresztą w ogóle jest sporo książek o tym, co korporacje tej Big Pharmy ze światem zrobiły. Był nawet ostatni jakiś proces wygrany po wielu, wielu latach przez grupę, która z pozwem zbiorowym wystąpiła przeciwko tym kilkunastu największym korporacjom. Chodziło o świadome, cyniczne uzależnianie ludzi od leków przeciwbólowych. Ja po prostu wszystkich narzędzi. To jest bardzo dobry pendant do wszystkich, co się tam bardzo miotają na temat szczepionek, jacy to głupi są ci, co są nie chcą zaszczepić, prawda, i w ogóle powinno się ich wszystkich gdzieś tam do obozów zamknąć, prawda, bo zagrażają całej reszcie. Więc jak się ma materiały z tego procesu, widzi, jakimi metodami oni wcisnęli milionom ludzi, którzy tego wcale nie potrzebowali, bardzo silne środki przeciwbólowe. No niestety, tak korporacja działa. Wytwarzać trzeba popyt. Mam wrażenie, że wiele rzeczy, które się teraz dzieją na świecie, no wynikają z faktu, że jakieś granice zysku zostały osiągnięte. Dalej się już nie da i teraz trzeba
świat gwałtownie przebudować, postawić całą gospodarkę na innych podstawach, że też jest to, że pojawiły się nowego typu korporacje, dla które zniszczą te stare korporacje, chcą zająć ich miejsce. I tak naprawdę to jest gdzieś przyczyna, a to, że się sięga po katastrofę klimatyczną, która ma nastąpić za 9 lat, 7 miesięcy, 5 tygodni, ileś tam godzin, 24 sekundy, tak, bo jacyś taki licznik stworzyli co do sekundy, kiedy ten koniec świata nastąpi, że sięga się po rozmaite inne rzeczy, no tak. Rzeczywiście gdzieś tam za tym wszystkim uważam stoją jakieś ogromne oczekiwania ogromnych pieniędzy. I nie wiem, co tam Stawiszyński na tym pisze, bo jego książki nie czytałem, przyznam, że nawet od ciebie się dowiaduję. Ja się trochę o niego zmartwiłem, czy go nie zamknął, bo ostatnio w jakimś programie widziałem, jak chwalił Monty Pythona. A Terry Gilliam z Monty Pythona został właśnie wyrzucony z Teatru Londyńskiego i wymówiono mu tam... Tak, miał premierę, którą przygotowywał zerwaną, ponieważ powiedział w jakimś wywiadzie, że akcja Me Too się chyba wyrymknęła spod kontroli i to jest jakieś szaleństwo, co się w tej chwili odbywa. No i to wystarczyło, więc w takim świecie żyjemy. Więc Monty Python, że kolega do mnie napisał, że pisał powieść taką zwariowaną, gdzie właśnie wymyślił sobie takie, że nie wolno skeczy Monty Pythona cytować, bo za to można usiąść. Mówię, zanim zdążył tę powieść dokończyć, nie było co wydrukowaniu, bach, nawet coś takiego. Ale nie czytałem książki Tomka, więc nie wiem, czy on pisze o tej kwestii, ale to nawet nie jest najgorsze to, że wielkie korporacje przejmują władzę, no bo ktoś musi rządzić. Tylko dla mnie jest najgorsze, o czym piszę w tej książce, że te wielkie korporacje są bezmyślnymi potworami, które działają w perspektywie jednej opcji menadżerskiej. Menadżer działa pod presją, żeby zwiększyć wartość akcji w przeciągu kilku lat. I nie obchodzi go, jak on swoją opcję menadżerską zrealizuje, tylko nie obchodzi, że świat się zawali, że doprowadzą do potwornego kryzysu finansowego. To jest jeszcze... Mamy kolejną pięciolatkę. To coś przyjdzie następny, niech on się martwi, on też będzie robił wszystko, żeby prawym i lewym zwiększyć tę wartość akcji. To jest też jeszcze rzecz, jedna książka, o której bym wspomniał, ona była wydana po polsku, nie pamiętam pod jakimś tytułem, chyba Na własne ryzyko, coś takiego w oryginale, to się nazywa Skin in the Game, wspominam zresztą, to jest Nassim Taleb, też jeden z takich ciekawszych dzisiejszych autorów. I on generalnie opisał to, że żyjemy w systemie delegowania ryzyka, w którym zostało kompletnie oderwane podejmowanie decyzji od odpowiedzialności za nie. Znaczy, ktoś sobie podejmuje decyzję i on nie czuje żadnych absolutnie skutków tej decyzji. Oceniany jest przez innych podobnych sobie idiotów, którzy go klepią po ramieniu, bardzo fajnie zrobić, a tam się pół świata zawaliło, 100 tysięcy ludzi umarło z głodu, nieważne. Jego to nie dotyczy. Nikt tego nie. Świat kompletnie się oderwał rozerwał związek między przyczyną a skutkiem. W związku z czym gdzieś jest taka grupa kompletnych szaleńców, którzy mogą robić największe głupoty, bo oni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. No to klinicznym przykładem jest ten kryzys finansowy 2008 roku, gdzie ludzie, którzy doprowadzili do załamania światowej gospodarki, dostali bimbaliony dolarów od wydrukowanych, wykreowanych przez Baracka Obamę i oni wszyscy dostali za to ogromne odprawy, zrealizowali te swoje opcje, kupili sobie każdy wyspę na Pacyfiku i Galfstrima, żeby tam dolecieć i mają to wszystko, przepraszam, wywalone kompletnie. I przyszli następni. No i co? Jakie oni będą podejmować decyzje po takim doświadczeniu? Jasne. Prawda? Mówisz dużo o pewnego rodzaju chaosie. Mówisz też o matematyce chaosu, która próbuje znaleźć w tym chaosie jakiś sens. Mówisz o rzeczach, o których też i we wcześniejszych książkach mówiłeś, właśnie od tego zaczęliśmy naszą rozmowę, prawda? Marsz Niepodległości, Parada Równości. To nie jest tak naprawdę nic nowego w naszej historii, bo jeżeli sobie pomyślimy, że wiesz, czerep probaszny kontra libertyńska peruczka, prawda? To też w jakiś sposób... Oczywiście nie mogło być na taką skalę wtedy, ale... Libertyńska peruczka to rzeczywiście jest plucie do zupy, czyli to trochę widzę dzisiejszy ten, bo tam jest raczej złośliwość, kontestowanie bez jakiegoś programu pozytywnego. No ale jak mówimy o tej klasycznej polskiej sytuacji, wojna kontusza i fraka, no to ten frak tak. Jednak miał jakiś pozytywny program.
to jednak była jakaś wizja oświeconej Polski, nowej, innej. Gdzieś to potem zanikło, potem się jakby połączyło. No, ale też bardziej, wiesz, ta peruczka też jest jakimś tam symbolem oświecenia też w jakiejś tam jego części. No, to jest już takiej jego zwyrodniałej trochę części. No już dla ciebie tak, tak. Tak mi się wydaje. No, to jest różnica między tymi gośćmi, co tam byli na obiadach czwartkowych u Paniatowskiego. A ty mówisz to, ja właśnie mówię, wiesz, niebezpieczne związki. Niż Kajetanem węgierskim na przykład. No ale na polskim przykładzie, no te tak. Niebezpieczne związki to, no, to jeszcze co innego. To raczej Markiz de Sade słaby tutaj by się kłaniał, ale dziękuję bardzo, nie chcę, żebym się pan kłaniał. Dotknęłaś rzeczy, która jest dla mnie ważna, tak? Z tym mówiąc, że nie nowa sytuacja, marsz, ale też również jakieś kontrmarsze. Ja po prostu uważam, że w tym wszystkim, w tym całym szaleństwie kolejnym, wirze zdarzeń, który spadł na ludzkość, obrona jest, tak jak zwykle zresztą, we wspólnocie. No, po prostu. I dlatego uważam, że ten wygra, ten wejdzie, ten w tym nowym świecie, po tym końcu świata będzie w stanie dobrze funkcjonować, kto w porę zbuduje czy ocali swoją wspólnotę. To jest pytanie, na czym wspólnota może być zbudowana? No, w moim przekonaniu może być wyłącznie zbudowana na wspólnocie narodowej. Czyli na korzenie. Na wspólnej kulturze, na wspólnym języku, na wspólnych korzeniach. Tak, bo próbowano. Naszym doświadczeniem jest, myśmy próbowali Unię Europejską zbudować 5 wieków przed Unią Europejską, tworząc Rzeczpospolitą wielu narodów powiązanych wyłącznie prawami obywatelskimi. No i niestety to... Ale odwołujemy się do tego, co było, co nie znaczy, że tak musi być zawsze i że szukamy wspólności. Do naszej ramy poznawczej szukamy czegoś, co będzie przystawało. Tak. Szukamy interfejsu, żeby wmontować te nowe elementy. No, interfejsem jest właśnie porównanie z historią albo metafora, no bo nieznane możemy oswajać tylko przez coś znanego. No metafor jest bardzo dużo u ciebie. Ja nie chcę fetyszyzować oczywiście, że jak coś się tak stało, to się tak znowu stanie, no ale po prostu wydaje mi się, że jakieś przykłady pozwalają gdzieś tam zrozumieć, wyznaczyć ten, i stąd jest ten mój ogromny nacjonizm, wolę to tak nazywać, bo wiem, że słowo nacjonalizm zostało bardzo splugawione. Nawet już narodowość. Tak, ten mój nacjonizm wynika właśnie z takiego głębokiego przekonania, że tylko takie poczucie wspólnoty, tylko budowa i obrona tej narodowej wspólnoty jest nas w stanie obronić przed rozkruszeniem na takie welbeckowskie cząstki elementarne. Które, co byłoby nieszczęściem i dla każdej z cząstek, no po prostu. Ponieważ życie jako cząstka elementarna, oderwana od innych ludzi, jak to w tej chwili na Zachodzie obserwujemy, socjologiczne skutki właśnie tego. Indywidualizmu. Porąbane związki, dzieci wychowywane nie wiadomo przez kogo, albo szczerze mówiąc w ogóle nie wychowywane, mężczyźni, którzy już w ogóle nie są mężczyznami, kobiety, które uciekają przed swoją kobiecością, chcą być cudakami, chcą być nie wiadomo kim, byle tylko nie być oceniane, nie być obciążane tymi obowiązkami, które nagle na kobiety spadły pod pozorem równouprawnienia, no i tak dalej. To wszystko to nie jest jakiś tam wesoły obraz, ale najchętniej by się człowiek na starość odciął takim, to wszystko jest zło, po prostu i już się tym wszystkim nie przyzepsucie, po prostu, no. No ale jestem pisarzem, no to, no, to poczuwam hańba, się no. do swojego obejścia. Hańba oczywiście, tak. Hańba. Hańba każdemu, kto nie krzyknie hańba. Teraz tak, ty mówisz wspólnotowość narodowa i ja nie chcę mówić, czy się z tym zgadzam, czy nie, albo powiem później. No ale teraz możemy powiedzieć o tym, ta wspólnotowość progresywna, ona jest tworzona na wspólnocie wartości. No. Właśnie, jakich? No, zmiennych. W jaki sposób ty powiesz zmiennych dla nich? Stałych. Tolerancja, indywidualizm, płynna tożsamość, wybór. Ale to są hasła, które interpretowane są w sposób zupełnie dowolny i właśnie okazuje się, że taka pani profesor z Sussex, ta wspomniana przeze mnie Kathleen Stock, która 10 lat temu była
bardzo dobra, postępowa, nie zmieniła poglądów, więc się okazuje, że ona jest jakimś terfem, prawda, i w ogóle faszystką do zniszczenia. Ale ci, co ją w tej chwili niszczą, za parę lat też zostaną zniszczeni, bo to jest taka szaleństwo rewolucji. No, ono tak wygląda po prostu, prawda, że najpierw Danton ścina wszystkich, potem przychodzi Robespierre, który jest bardziej radykalny, gilotynuje Dantona, a potem gilotynują Robespierre'a, a na końcu przychodzi Napoleon, który ustawia armaty i po prostu jak dmuchnie z tych armat, to wszyscy padają na kolana i go muszą słuchać. Mm-hmm. No. Więc gdzieś tam w tym cyklu powtarzalnym jakiś żyjemy. Nie, ja słucham, ja chcę wiedzieć, są wartości, tak, tylko jakoś te wartości się nie sprawdzają jako... Znaczy nie można zbudować kraju na tolerancji. No myśmy próbowali. Mieliśmy wspaniałą Konfederację Warszawską. Wspaniały akt tolerancji. To wszystko działało do momentu, dopóki wszyscy na tym zarabiali. Jak się okazało, że teraz trzeba coś dołożyć do tego interesu, to się nagle cała Rzeczpospolita Obojga Narodów poskładała, prawda, w przeciągu kilkudziesięciu lat tak naprawdę. No i teraz Unia Europejska robi to samo, ponieważ nie zapoznali się z tym naszym doświadczeniem, bo uznali, że co tam od jakichś dzikusów ze wschodu, oni się niczego nie nauczą przecież. Wszystko wiedzą lepiej, bo oni są okradli pół świata swego czasu, a teraz mówią, że im z tego powodu smutno, ale myślą dalej cały czas w ten sam sposób o nas jako o dzikusach, których oni muszą odcywilizować. No tak, pojawia się u ciebie też w książce słowo moda, tak? Że mody pewnego rodzaju przemijają. I teraz, kiedy ja powiedziałam, że są to pewne wartości, no to mogłeś powiedzieć, że one są zmienne w związku z tym, że one są modą. Ja starałam się prześledzić i to też jest... Może ty będziesz nawet tutaj mniej zorientowany niż ja i może bardziej też kobiety, które nas oglądają. Ponieważ ja sobie pomyślałam tak sobie, co przez lata istnienia takiego właściwie jedynego prawdziwego pisma feministycznego, jakim jest dodatek do Gazety Wyborczej, czyli Wysokie Obcasy, i co przez te lata, kiedy Wysokie Obcasy istnieją, co było priorytetową jakąś wartością. I ja pamiętam właśnie tak, że nie wiem też, czy też to były Wysokie Obcasy, ale też pamiętam, bo to akurat wtedy, kiedy ja zaczynałam swoje studia związane z psychoterapią, modna książka, którą była Toksyczni rodzice. I to się bardzo kulturowo też rozlało, prawda? Jako coś, nie było wtedy właśnie tych kwestii transseksualności, ale właśnie kwestia tego, że właściwie wszyscy jesteśmy ofiarami swoich rodziców. I oczywiście mądrzy terapeuci mówili, owszem, możemy być ofiarami swoich rodziców, ale to jesteśmy dojrzali i powinniśmy w związku z tym to zmieniać. Przepracować to i nie powtórzyć tych błędów. Ale dla bardzo wielu osób to dawało po prostu taki excuse, taką wymówkę. Jestem taki, bo jestem, bo rodzice mnie skrzywdzili, mama mnie nie kochała i dlatego ja mogę być też złym mężem, zimnym ojcem albo w ogóle nie zakładać rodziny, bo nie chcę tych błędów powtórzyć, bo one były zbyt traumatyczne. To było bardzo mocne. Już też nie powiem, ile to lat trwało, ale wiem, że to było bardzo mocne. Potem już rzeczywiście, teraz wracając już zdecydowanie do Wysokich Obcasów, cała akcja Rodzić po ludzku, też Gazety Wyborczej. I gdzie był to taki, powiedziałabym, feminizm ekologiczny, który bardzo piętnował na przykład kobiety, które miały cesarskie cięcia, a nie rodziły naturalnie. Rodzenie w szpitalu też było takim czymś, że właściwie to rodzić po ludzku, to znaczy rodzić w domu, w obecności rodziny, partnera czy też męża, nawet w obecności dzieci. Pamiętam, pojawił się taki artykuł, który mnie przeraził, że właśnie kobieta rodziła w wannie i dziecko w tym uczestniczyło, to starsze. To było strasznie. Nie, to było jeszcze dziecko, które nie było... Nie, to było dziecko, które było zresztą adoptowane, chłopiec z Aspergerem i on już potem się tak zregresjonował po tym, widząc to wszystko, że znowu został oddany do domu dziecka. Dla mnie to była właściwie prokuratorska historia. No, więc, ale to, więc karmienie w publicznych miejscach, noszenie w tych chustach, takie właśnie, no,
ekofeminizm i to było bardzo, bardzo mocne, ale jednak to było odwołujące się do rodziny i do tego, że kobieta jest matką, prawda? Jakiegoś, i to macierzyństwo w jakimś było w jakiejś formie przedstawione. Dzisiaj coraz bardziej, nawet też właśnie w tej ostatniej polityce, gdzie cytowałam redaktora Kalukina, jest też tekst o tym zjawisku, o tym, jak coraz więcej młodych osób heteroseksualnych nie chce mieć dzieci. I że jest to właściwie w jakiś sposób przez lewicę traktowane, że to jest jakiś rodzaj właśnie też odpowiedzialności za klimat, za to jest to pewnego rodzaju tendencja, która jest no, może niedosłownie pozytywnie traktowana, że należy brać z tego przykład, ale ja nawet czytałem jakiś taki wywiad z jakąś pisarką, kompletną wariatką, szczerze mówiąc. Jest, nie wymienię nazwiska, żeby się tam nie procesować, bo mi się nie chce, ale która w takie wtrącenie, wiesz, bo cały wykład jest szan, napisała jakąś książkę z przeproszeniem robieniu sobie dobrze warzywami. To jest jakaś nowa... Ach, pamiętam, tak, i grzyby tak. Jeszcze tam były, tak. To zeszła pola. I taka uwaga, że no ja jestem matką trójka dzieci, które urodziłam, kiedy jeszcze nie wiedziałam, jakie to jest zgubne dla klimatu, więc mi tam bardzo wstyd z tego powodu, no ale no, właściwie to może w takim razie jakoś usunąć w imię klimatu. Na szczęście jeszcze takich tak logicznych wniosków dalej z tego nie wysunięto. Jak się już urodziły, no to trudno. Natomiast, wiesz, szczerze mówiąc, człowiek, tam nie jest, myślę, nie trzeba być psychologiem, to jest doświadczenie, każdy wie, że człowiek ma bardzo silną skłonność do dorabiania ideologii sobie, do zachowań, które płyną z niskich pobudek, na przykład z wygodnictwa. Czy wygodnictwa, czy zwykłego lęku, no, który może też... No, lęk też jest z tym, zwłaszcza jak się samemu, że tak powiem, nie dostało od rodziców takiego mocnego oparcia w jakichś pewnikach życiowych. No to ten lęk jest na pewno większy, ale tak naprawdę no, jest dużo wygodniej mieć dzieci niż ich nie mieć, zwłaszcza jeżeli świat został kompletnie z jakiejkolwiek perspektywy metafizycznej odarty i właściwie naszym celem, naszego tutaj bytowania jest, żeby nam było przyjemnie. No to przyjemniej jest nie mieć dzieci niż je mieć. Dziecko wrzeszczy, trzeba w nocy do niego wstawać, już nie mówiąc o samej ciąży, która z, no nie, wiadomo, jest że miła powoduje... dla mężczyzny raczej niż dla mężczyzny też jest niemiła. I poród, ale... który jest przeżyciem traumatycznym i potem właśnie trzeba i całe wstawać. Życie właściwie, dziecko, i całe życie lęku tak naprawdę. Całe życie w lęku, w strachu i potem wiesz, małe, jak to mówią stara ludowa mądrość, że małe dzieci nie dają spać, duże dzieci nie dają żyć i gdzieś tam to się nigdy nie kończy. A jak się powie, ile to kasy idzie? Jak żeśmy tutaj wyszli z Olą na strych i zaczęli te stare zabawki rozmaite, jakieś karuzelki, jakieś takie rzeczy, co już nam niepotrzebne, foteliki. Jezu, i byśmy sobie mogli za to 3 razy świat dookoła objechać. Znaczy, ja nie mówię, że żałuję, bo ja jestem, bo ja uważam, że właściwie dopóki się tego nie przeżyje, tego doświadczenia ojcostwa czy macierzyństwa, to się nie wie na czym życie polega. No z całym szacunkiem dla ludzi, którzy z różnych powodów tego doświadczenia są pozbawieni, ale to jest coś wielkiego. Warto dać wszystkie pieniądze za to. No widzisz, tak a właśnie w tym tekście... Ale wygodniej jest nie dawać, oczywiście. Ale w tym tekście w polityce jest i właśnie, i łatwo że... sobie powiedzieć, to ach, bo to klimat ratuje. No. Nie, ale tam w tym tekście... Nie, w tym tekście właśnie w polityce już dobrze, bo po prostu rzeczywiście bardzo dużo przeczytałam przed naszą rozmową, zresztą jak prawie zawsze tych różnych czasopism, ale wydaje mi się, że to właśnie też w polityce w tym tekście było o tym, że jakieś badania były robione i że bardzo duży odsetek rodziców z perspektywy czasu mówi, że no, gdyby mógł się cofnąć w czasie, wiedząc, jakie jest doświadczenie rodzicielstwa, to by się na to nie zdecydowało. I to jest jakimś takim też trzonem tego myślenia właśnie. Byłoby mi przykro, jakby moi rodzice doszli do takiego wniosku, ale nie przejmujmy się. Tutaj przyjdą inni, oni już przychodzą, nachodzą, że tak powiem, oni lubią mieć dzieci. Mówisz to teraz takie, o tym... No miałem takie byliśmy na wakacjach w Turcji na przykład, wiesz. Ja zresztą cenię ten kraj, uwielbiam. To jest połowa obywateli poniżej 25 roku życia w tej chwili.
I tam była scena, która była w Polsce nie do zobaczenia. Siedzimy sobie w jakiejś knajpie, siedzą tam ci Turcy w tej knajpie, ładnie słone się popijają, wchodzi młody Turek, taki 20 parę lat, z takim babysiem na ręku. Wszyscy się zrywają, oglądają, faceci, nie? Oglądają to dziecko, gratulują tego. No tak jakby u nas, to jakby facet nowego iPhone'a przyniósł, o, to by tak się mogli zainteresować. I widzę, to jest inny świat, to jest inna kultura, to jest... A ja myślę, że a my jesteśmy to nie było w Istambule. Nie, to było gdzieś tam w Antalii. W a ja myślę, że gdyby była taka sytuacja na prowincji, gdzieś też no, w Europie. Turystycznych, mniejszych jakichś miejscowości, to mogłaby być podobna sytuacja. No, to nie jest sytuacja też wielkomiejska. Możliwe, że ludzie są z tego dumni, że są szczęśliwi, bo to oczywiście to dziecko daje w kość, no, ale jak zawsze mówię znajomym, to zmęczenia mija, a potem radość zostaje jednak z tego dziecka. No, tu też różnego rodzaju frustracje i też jestem bardzo ciekawa, co państwo myślicie na temat rodzicielstwa. No ludziom się życie czasem udaje, zaraz będziemy, nie udaje. Zaraz przejdziemy do pytań naszych patronów i naszych widzów. Trochę zmienimy też klimat, bo pytań, których ja nie mam. Ale tak jak zapowiedziałam, mówiąc o Kai Godek, do tego też przejdziemy i do tej ustawy. Ale wspólnota, narodowość. Powiedz, czym dla ciebie jest to, że jesteś Polakiem i narodowcem, tak? No, narodowiec to jest pewna idea polityczna, więc ona jest dość dobrze zdefiniowana. Ale to nie, chyba nie, w twoim wymiarze osobistym. Robić w moim wymiarze osobistym. Jest to efekt przemyśleń wieloletnich, ale też i tradycji, no bo jak dziadek Endek, prawda, był prominentny. Poza tym, wiesz, ten mój też taki, nie wiem skąd wzięty, jakiś taki lekki Don Kiszotyzm, że zawsze mnie się, zawsze instynkt mnie kierował ku sprawom uważanym za przegrane, odrzuconym, potępionym, a jednak w Polsce po II wojnie światowej tutaj narodowców wytępiono praktycznie. Jakieś tam resztki poszły na kolaborację paksowską czy grunwaldowską, no to tak powiem, ta endekofobia jest potworna, ta nienawiść do endecji, że to całe zło w Polsce, więc jakby siłą rzeczy mnie to skłoniło, a co to takiego ta endece, co to mój dziadek był takim złem, więc wiem, co sobie obejrzałem, to jest raczej intelektualna sprawa, to jest raczej efekt przemyśleń, no po prostu, wiesz, no, nie jest jakiś tam efekt instynktu. Oczywiście no, kwestia wychowania, zawsze patriotyzm był bardzo ważny w moim domu, ale ten patriotyzm miewa różne formy, przybiera. Mi akurat właśnie taką przybrał. Natomiast wiesz, świetne jest to pytanie o polskość, o narodowość. I nie mam na to dobrej odpowiedzi. Cytuję chyba w tej książce, a może w poprzedniej, Jarosława Marka Rynkiewicza, który wręczaliśmy, to tutaj jest mu wręczaliśmy Nagrodę Strażnika Pamięci, to właśnie miał taką genialną wypowiedź, że w nim nie ma ani kropelki polskiej krwi. Mhm. Właściwie jest etnicznie biorąc, prawda, tutaj trochę w nim Tatara, trochę w nim Rosjanina, trochę w nim Niemca, że właściwie nie ma kropli polskiej krwi w nim, ale jednak czuję się Polakiem. Więc czym jest ta polskość, która go opanowała, mimo że no, z genów na pewno nie wynika. No, jest jakąś siłą duchową po prostu, która człowieka dopada, jak to on ujął, prawda? Poeci tak pięknie potrafią opowiadać, że wiesz, słuchasz, wiesz, święte, prawda, że zgodę, tylko nie bardzo wiadomo, co to znaczy, ale mimo wszystko, no coś w tym jest, tak, to jest gdzieś kwestia jakiejś duchowej siły, która człowieka opanowuje, bo mu dostarcza obrazu świata, wyjaśnia rozmaite te rzeczy, dostarcza wskazówek. Czyli no znowu, tak to... jednak też intelektualnie tłumaczysz. Jestem bardzo ciekawa, czym dla państwa jest polskość, ją czujecie. Na pewno też się znajdą wśród państwa też osoby, które są takimi ojkofobami. Ja to wiem, że dla Rafała to jest coś negatywnego. Dla mnie jest to po prostu też ciekawe zjawisko i też z różnych rzeczy się biorące. No i jeśli pozwolisz... Różnica między psychologiem zawodowym a psychologiem amatorem. Że musisz ocenić, tak? A można tylko rozumieć. Że mogę ocenić, a tobie nie wolno, bo to jest sprzeczne z regułami sztuki. No. Nie,
myślę, że dzisiaj już psychologowie, wiesz, oceniają. Zapraszałam jedno, bardzo uznaną przeze mnie jedną z najlepszych z psychoterapeutek do naszego programu, a właśnie z tego, że ty byłeś w programie, powiedziała, że nie znajduje w sobie przestrzeni, żeby być w programie, w którym toleruje się takie osoby jak ty. W związku z tym nie zawsze to jest dobry wypadek dla psychologa. Poleciałbym o jakiegoś dobrego psychologa o tym pogadać. To jest rzeczywiście... Nie zmieniłam zdania o niej jako psycholog, ale poczekaj. To jest ciekawe, czy mówiła coś o tolerancji jako takiej wartości? Nie. To tam był krótki mail, więc ja w to nie wchodziłam. A ja powiem ci i państwu, czym dla mnie jest moja polskość? Mhm. Ona jest czymś takim, co sobie uświadomiłam, próbując przeczytać Prusta w poszukiwaniu straconego czasu. I tam jest ta jedna z pierwszych scen, kiedy bohater je te magdalenki i podpija je herbatą i ten smak, zapach przywraca mu wspomnienia i całe życie. I moja polskość jest właśnie taką polskością organiczną. Tego barszczyku zabielanego, który mi babcia robiła. Góralskiego dworku modrzewiowego i zapachu obierek w blaszanym wiadrze, smaków, zapachów, światła, wszystkiego tego, za czym tęsknię, tego świata mojego dzieciństwa. I to jest taka organiczna polskość, że będąc w różnych krajach, w miejscach, które można by było uznać obiektywnie za dużo piękniejsze, bogatsze i jakiś cyn, że gdzieś zawsze znalazłam, ojej, a tutaj jest też taka właśnie jakaś taka droga piaszczysta i taka sosna rośnie i ona mi właśnie tak i ja już chcę wracać. Więc... No jak to te majerują, że wolę polskie gówno w polu niż fiołki w Neapolu. Nie chciałem tego słowa używać, że teraz za ewentualną demonetyzację ty będziesz winna, a nie gość, nie sforny. No, ale tak. No, rozumiem to oczywiście, podzielam w jakiś sposób. Pewna doza wzruszenia oczywiście też jest w swojej tożsamości. No, to jest, prawda jest taka, że człowiek bez tożsamości się męczy, no więc musi ją mieć. Może tak, no ale może ją sobie też tak jak w filmie Sex Education, w jaki sposób wymyślić i na ile ona będzie trwała, na ile ona spowoduje potem jakieś zaburzenie. Dłużenie. Chciałabym zobaczyć Sex Education 10 lat później. Losy tych młodych osób, które dostały taką możliwość właśnie wyboru swojej tożsamości zupełnie absolutnie wolnej. Na zakończenie tej części chciałabym, powiedzieliśmy właśnie o Kai Godek, o tym wystąpieniu w Sejmie pana, który się chyba nazywał, nie chciałabym chyba Kasprzak, ale mogę mylić nazwisko, który też właśnie używał słowa faszyzm w stosunku do osób, czy też jak twierdził, ideologii LGBT, ja już nie chcę teraz, żebyśmy wchodzili, czy to są osoby, czy to jest ideologia, bo dla mnie jedno nie wyklucza drugiego, że była ideologia, muszą być ludzie do tego i odrobnie jest ideologia anty-LGBT, w związku z tym też jest i taka. I teraz powiedz, jak ty właśnie patrzysz na tą ustawę. Jak ty, ja się ojciec... Ja bardzo ojciec, nie zapoznałem. Więc... No dobrze, ale wiesz, teraz... Ale wypowiadałeś się na ten temat, że taki szantaż lewica robi, czy też środowiska liberalne, że robią wokół śmierci tej kobiety, która zmarła w wyniku sepsy, w związku z tym... Tak, o tym mówię. Mhm. I że jest to wina tej ustawy. Ale też nawet jedna z posłanek lewicy, występując pani Dziemiadowicz-Bąk, powiedziała, że to jest jakby suma. A więc też mi się spodobało, że tak naprawdę póki nie ma pełnego jeszcze rozpoznania sprawy, to nie wiemy, tak? Czy to był właśnie lęk lekarzy związany z tą
z tą ustawą i przekroczenie tego czasu, który może na to przeznaczyć i po prostu zaniedbanie lekarskie, czy też no, związane z tym. Ja sobie wyobrażam, że gdybym była lekarzem, to też rzeczywiście i taka ustawa by istniała, no to też bałabym się wykonać jakiś zabieg, za który groziłaby mi jakaś kara i tak jak postuluje pani Godek, że to jest nawet znacznie te kary powinny być wyższe, niemalże jak za kary za zabójstwo. Słuchaj, no wydaje mi się, że to jest jedna z takich rzeczy, o których nie warto mówić, bo to już każdy ma bardzo dawno wyrobione zdanie. I to jest rzecz może dla mnie samego zaskakująca, bo ja raczej rzadko kiedy mam to samo zdanie, co większość, ale tutaj jestem zdecydowanie siedzę w większościowym nurcie Polaków, którzy uważają, że aborcja to jest zło. Po prostu jest to zło. I dopuszczają, że czasami jest to mniejsze zło. I teraz dyskutujemy, w jakich sytuacjach to jest mniejsze zło. W wypadku zagrożenia życia matki niewątpliwie. Tu nie ma co do tego dyskusji i ustawa nic tu nie zmienia. Ta cała sprawa to moim zdaniem jest obrzydliwy humbug, gdzie mamy do czynienia z ewidentnym błędem lekarskim i albo takim chienim instynktem, żeby to wykorzystać, bo niestety polska lewica uwielbia się posługiwać takimi emocjami. Przypomnę pana Adamowicza, panią Lidę, szarego człowieka, ale wcześniej pamiętam, że jak Aleksander Kwaśniewski robił kampanię wyborczą i wtedy jego matka umarła i też był jakiś taki zupełnie obrzydliwy klip wyborczy, który przypisywał odpowiedzialność za śmierć tej matki solidarnościowym politykom, prawda, którzy coś tam go krytykowali, czy pytali, jak on się naprawia, nie, to nie politykom, tylko że tam pokazali jakiegoś faceta, co na spotkaniu go pyta, czy on się, jak on się naprawdę nazywa, to co miał piernik do wiatraka, wiesz. Więc podejrzewam też, że lekarz, który winien jest temu, to oczywiście chętnie ucieka w takie wymówki i mówi, ale to przez ustawę, a nie tak dalej. Ale pomijając to, no. Tu nie ma dyskusji. Jest dyskusja o tym, czy naprawdę, kiedy ciąża jest skutkiem gwałtu, to czy ma to sens, że za gwałt karzemy gwałciciela kilkoma latami więzienia, a dziecko przez niego spłodzone karą śmierci, które nie jest niczemu winne. Bardzo już jest, uważam, do dyskusji rzeczywiście przesłanka eugeniczna, bo teraz pytanie, czy syndrom Downa, który został zlikwidowany, jak się kraje zachodnie cieszą, nie ma syndromu Downa. Nie mamy tak do końca pewności po badaniach prewatalnych, czy ten syndrom Downa będzie, czy nie będzie, ale zrozumiemy na wszelki wypadek, czym my się różnimy moralnie od Hitlera z jego akcją T4. Że to eugeniczna, no usuwamy zły materiał po prostu też. Czy Sparta, tak? No czy Sparta, czy tego, czy raczej to jest takie po prostu, że dzidziuś tak jak zakupy na Allegro, po prostu jak przyślą nie takiego, to niech se wezmą z powrotem i przyślą takiego bez wad. No gdzieś tam jest to wszystko dość. Ale to są oczywiście ciężkie dyskusje, bo są w każdym indywidualnym wypadku, że prawo nie jest w stanie uregulować indywidualnych wypadków, narzuca jakieś ramy. Natomiast zdecydowana większość Polaków jest takiego zdania. Jest część ludzi, która uważa, że aborcja jest złem absolutnym i nigdy nie ma mniejszego zła. Nie jestem co do tego przemawiał. Owszem, zabijamy. To nie ma ten. Zabijamy. Godzimy się na to, że żołnierz zabija w obronie ojczyzny, godzimy się na to, że policjant zabija w obronie porządku publicznego, godzimy się na to, czy powinniśmy się godzić na to, że morderca się zabija też w imię ochrony porządku publicznego. Jestem zwolennikiem kary śmierci zdecydowanym. Ale no nie zabijamy dla wygody. Więc jeśli ktoś mówi, że aborcja jest okej i to jest fajne, bo to jest takie wygodne, to jest coś absolutnie stawiającego nas na jednym poziomie ze wszystkimi ludobójcami. No jeżeli w takiej Anglii co roku jest kilkanaście tysięcy aborcji więcej, a przypomnę, że pierwotny dyskurs był taki, tak, to lewica też mówiła, aborcja jest złem, ale edukacją to wyjaśnimy, zakaz niczego nie rozwiązuje, musimy ten, bo są trudne... Na początku tak było, tak. Nie, a teraz jest Nina, to jest okej, to fajnie. Celebrytka miała za małe mieszkanie, nie chciało jej się przeprowadzać, chlast, fajnie. Jeszcze takie doznanie, jakie to jest piękne doznanie, jak ty czujesz swoją kobiecość, że się dziecko... No przecież to jest jakieś, to jest chore, to jest odrażające. Nie sądzę, żeby odpowiedzią na to było brnięcie znowu teraz w skrajność i właśnie przyjmowanie zasady, że absolutnie każda aborcja jest złem i nie ma zła mniejszego.
bo nie jestem takim moralnym rygorystą, bo zło się na świecie dzieje, a prawo nigdy złu nie zapobiegnie. No to gdzieś tam nie zawsze może obejść, musi jakieś stworzyć w miarę sensowne ramy. Dlatego, wiesz, jestem przeciwnikiem aborcji eugenicznej zdecydowanie. Czy jakby łatwości stosowania, rozszerzania tego na różne takie wypadki, które nie powodują. No bo wiadomo, że jeżeli ma się urodzić dziecko, które nie będzie zdolne do życia, to jest inna sytuacja, niż ma się urodzić dziecko, które będzie miało po prostu syndrom Downa i nie wiadomo w jakim stopniu. W jakim stopniu, ale widzisz, ja też mam bardzo ambiwalentne, jeśli chodzi o aborcję stosunek. Natomiast też myślę sobie, że jeżeli państwo wyznacza, że właśnie niemożliwa jest i zabroniona jest aborcja eugeniczna, to państwo proponuje w tym momencie kobiecie absolutną ochronę i pomóc do końca jej życia. Bo tragedia życia z dzieckiem niepełnosprawnym polega na tym, że najczęściej te kobiety zostają same. Ja wiem, jako radna, jak przychodziły w związku ze szkołą specjalną na Ursynowie, która niestety nie powstawała i były te matki zmuszone do wożenia dzieci na różne zajęcia po całym mieście, stania w korku. Więc to jest jedna rzecz, że państwo nie pomaga, że te kobiety zostają same. No i to mi się wydaje też rzeczą podstawową, która powinna być załatwiona, a nie tylko, że no tak, ale pozwól, że takie ćwiczenie z wyobraźni. Że teraz wyobraźmy sobie, że gdzieś tam jesteśmy na kolejnym etapie progresu i nagle okazuje się, że jeżeli ktoś ma niepełnosprawną, chorą matkę, którą się trzeba opiekować, to albo ma prawo ją usunąć, albo niech się państwo tym zajmie. Bo tu można użyć tej samej demagogii, która jest używana, bo nie można nikogo zmuszać do zachowań heroicznych i tego, żeby się opiekował z niedołężniałymi rodzicami. Co jednak w pokoleniu nawet moim, ale poprzednim, no jest jakimś doświadczeniem częstym. Tak? Nie wyrzucamy starych rodziców jak kanapę starą, prawda, na śmietnik, bo to już się nie da dogadać, bo to robi pod siebie i tak dalej. Więc gdzieś tam ja oczekuję od prawa logiki. Człowiek zaczyna się w momencie połączenia tych dwóch komórek. I to nie ma, to jest wiedza naukowa. To nie ma żadne to tamto, nie wiadomo, ma żadnej geny, dyskusji. Tak, wiadomo, DNA i tak dalej. Haploidalne komórki się łączą i powstaje pierwsza komórka, która jest unikalne DNA. Niepowtarzalne. Nie jest to DNA matki ani ojca, więc nie jest to część organizmu matki. Jest to człowiek, którym zdany na jej opiekę, także po urodzeniu jeszcze przez jakiś czas jest zdany na opiekę. No i to jest fakt po prostu, który musi być uwzględniony. Natomiast po drugiej stronie no, mamy emocje, wygodę. Myślę, że to jest głównie taka emocja strachu, który jest bardzo silny u młodych dziewczyn przed wejściem w dorosłe życie. Dziecko jest symbolem czegoś nieodwracalnego. Obietnica aborcji jako czegoś na pstryk łatwego jest obietnicą, słuchaj, w razie czego masz hamulec bezpieczeństwa, zaciągniesz, prawda? Nie, to jest moim zdaniem złe myślenie, ponieważ z tego nie wychodzi nic dobrego. Wręcz przeciwnie, fałszywe poczucie, że masz ten hamulec, potem prowadzi do nieszczęść. Naprawdę lepiej zdawać sobie sprawę z tego, co się robi, lepiej nie dawać łatwych okazji. Tym bardziej, że bardzo mnie w tym dyskursie o aborcji jeszcze dodatkowo wkurza cała demagogia prawa kobiety. No to kobieta sobie nie robi dziecka, że się skupi pyk i sobie sama robi dziecko. No zawsze jest jakiś mężczyzna w tym wszystkim. Ja sobie nie widziałem taki sondaż, nie wiem na ile wiarygodny, bo tam trochę mi za dużo wychodziło tych, ale może na fali emocji był robiony właśnie po tej sprawie w Pszczynie. To się okazało, że najbardziej zdecydowanymi zwolennikami aborcji są młodzi faceci. Dziwicie to, bo mnie zupełnie. No, wiesz, no to oni tego potrzebują, żeby się pozbyć kłopotu w razie czego. Masz tu pieniądze, weź to załatw, trzeba było uważać, babo, spadaj. No. Ale czekaj, bo to dochodzimy do bardzo ciekawego tego, że ponieważ w wszystkich sondażach, jeśli chodzi o Polskę, wychodzi, że młodzi mężczyźni to są wyborcy Konfederacji, więc bardzo tutaj nie pasuje to wszystko. Trzeba by zrobić... Nie, no słuchaj, to we wszystkich badaniach wychodzi oczywiście...
smotryć w Kniegowidzie Świgo, jak mówili Rusy, i to do badań pasuje, jak nie są dobrze wycelowane, no bo z badań wynika, że 80% Polaków jest za Unią Europejską i z badań wynika, że 80% uważa, że polska konstytucja powinna być nadrzędna wobec... No to albo, tak. Albo, prawda? Albo rybki, albo akwarium, no. Mhm. Więc niemniej wydaje mi się, że to jest bardzo istotny, niezaprzeczalny fakt, dlatego wkurzony jestem też tym, że łączy się sprawę aborcji z religijnością. Bo naprawdę nie trzeba być katolikiem ani człowiekiem religijnym, i żeby widzieć to zło. Tak jak Michalina Wisłocka, która gdyby pani Nowacka swój projekt ustawy przeprowadziła, to by dostała 3 lata więzienia za to, co napisała w Sztuce Kochania. Bo ten przepis, prawda, zakładał karalność za zniechęcanie do aborcji. A pani Wisłocka, która wiadomo nie była katoliczką, prekursorka polskiej seksuologii, bardzo ostro się o tym wypowiadała. Jak to są potworne szkody, jak to jest przede wszystkim, tak jak w klasycznym feminizmie, który właśnie bardzo walczył z aborcją, bo tak do tego podchodził, zanim marksistki feminizm zdominowały, że aborcja to jest prawo mężczyzny do przedmiotowego potraktowania kobiety i uwolnienia się od konsekwencji, które z tym były związane. Więc samo takie powiedzenie, a to jest mój brzuch, to moja sprawa. No świetnie, z punktu widzenia Playboya doskonałe. To twoja sprawa, licz se tam, co mnie to wszystko obchodzi. Ja miałem przyjemność i, tak powiem, sprawa załatwiona. Więc jest tutaj cały szereg, uważam, rzeczy okropnych w tym dyskursie feministycznym, które jakoś okazuje się, że cały feminizm jest do tego problemu sprowadzony. No jak słyszę, przepraszam, że o takim cudzie jak macierzyństwo się mówi językiem hodowcy bydła i się mówi o prawach reprodukcyjnych czy coś takiego, to już mi gól wyskakuje po prostu, tak zwany przysłowiowy. Dla mnie w tej całej historii bardzo jest też smutne to, że obie strony nie mają szacunku i zrozumienia dla po prostu sytuacji życiowych, jakie się pojawiają, i że można tak po prostu albo tak do tego podchodzić. Ale to też jest zagadnienie, które dłużej niż od lat, tylko to niemalże od wieków różnych, i jakby w tym kiedyś religijnie, dzisiaj też i nauka do tego wchodzi, więc też jestem ciekawa Państwa opinii. Ale teraz przejdziemy do pytania patronów i widzów i troszeczkę zmienimy. Czyli pewnie do bieżącej polityki, jak znam nie życie. Tylko, ale nie też tylko. Do tego, co w debacie publicznej można, czego nie można i jakie są tego konsekwencje. Dziękuję za obejrzenie tej części programu, w której z Rafałem poruszyliśmy bardzo dużo, jak mi się wydaje, ważnych kwestii. Czekam jak zwykle na Wasze komentarze, ale nie wyczerpaliśmy wszystkich tematów, które znajdą się w drugiej części, która najprawdopodobniej już jutro pojawi się na naszym kanale, gdzie Rafał Ziemkiewicz będzie odpowiadał na pytania zarówno naszych patronów, jak i naszych widzów. I myślę, że będzie równie ciekawie, tym bardziej, że wszystko to odbywa się w kontekście bardzo ważnych wydarzeń, które teraz w Polsce się dzieją.